Jest gdzieś tam taki mit, czy też przekonanie o tej drugiej połówce jabłka. No ale przecież można założyć, że dla takich osób jabłko rozpadło się na więcej części. Więc może przykładowo 3, 4, 5 Część. trzeba zebrać, żeby całe to jabłuszko okay. pięknie złożyć. No tak. No tak. Witajcie serdecznie w pierwszym odcinku naszego Mimono podcastu. Witam Was, Paulina i Adam. W tym pierwszym odcinku Paulina opowie nam o tym, czym różni się monogamia od niemonogami. Postaramy się wprowadzić Was w początek e, tematyki, którą na tym kanale będziecie mogli zobaczyć. Więc, Paulino, tak jak powiedziałem, czym mhm. różni się monogamia od niemonogami. Monogamia, jak i niemonogamia, to są typy tworzenia związków. No ale jeśli mamy powiedzieć, czym jest niemonogamia, czyli zaprzeczając czemuś, no to zacznijmy od tego, czym jest ta monogamia. Słusznie, słuszna koncepcja, więc... Monogamia to jest tworzenie związku z jedną tylko osobą, z jednym tylko partnerem. Okej, okay, czyli taki domyślny model, moglibyśmy powiedzieć? Domyślny model tworzenia mhm. związku, najbardziej promowany obecnie w kulturze. Mhm. W zależności od tego, przez pryzmat jakiej dyscypliny patrzylibyśmy na to pojęcie, no to albo byśmy bardziej zwrócili uwagę na ten aspekt seksualny, z perspektywy biologii zapewne bardziej byśmy definiowali, że monogamia to jest posiadanie jednego partnera seksualnego. Z perspektywy antropologii zwrócilibyśmy uwagę zapewne bardziej na fakt zawierania małżeństwa. Czyli monogamia był, byłoby to małżeństwo z jedną osobą w przeciwieństwie do poligamii, która jest małżeństwem z kilkoma osobami. Okej, okay, ty jesteś psycholożką. Ja jestem psycholożką, no więc... Jak... Z punktu widzenia psychologii, monogamię można ogólnie zdefiniować właśnie jako związek z jedną osobą, czyli taka relacja, gdzie występuje wyłączność w sferze seksualnej, czyli jeden partner seksualny i wyłączność w sferze emocjonalnej, czyli kocha się z jedną osobą w społeczeństwie, prezentuje się, że jest się razem. Czyli to ten taki społeczny. Społeczny, Wy dźwięk, społeczny wydźwięk. I tutaj właśnie od razu dochodzimy do rozróżnienia na monogamię seksualną i na monogamię społeczną. Uh -huh. I one nie zawsze muszą iść w parze. Ok, to ciekawe. Bo monogamia seksualna to jest posiadanie jednego partnera do wszelakich aktywności seksualnych w danym odcinku, w danym uh -huh. czasie. I monogamia społeczna to jest trochę inna tutaj płaszczyzna, jest to tworzenie pary, prezentowanie się jako para, że jest się razem w kontekście społecznym. Czyli jeśli takie dwie osoby są parą, mhm. no to znajomi o tym wiedzą. Oni razem wychodzą, razem mieszkają, mogą wspólnie zamieszkiwać, prowadzić jedno gospodarstwo domowe. Okej, okay, czyli wspólnie pójdą na imprezę, wspólnie. wspólnie pójdą na imprezę się i, i tak ogólnie dalej. Ogólnie ludzie wiedzą, że oni mhm. są razem i oni też siebie definiują jako para, która wspólnie żyje. Mhm. Natomiast monogamia seksualna no to jest w tej sferze seksualnej aktywność tylko i wyłącznie z jedną osobą. Te osoby mają jakby siebie na wyłączność, tak? tak? Można by tak to nazwać? Wyłączność, inaczej ekskluzywność, mhm. czyli w monogamii mamy założenie ekskluzywności relacji. No i teraz można by było oczekiwać, mhm. że jeśli jest taka para, przykładowo Ola i Tomek, mhm. oni są razem, mogą razem mieszkać, ale niekoniecznie, ale wszyscy wszyscy znajomi, ich rodzina, w pracy, jeśli się pochwalili tym, wiedzą, że oni są razem, że są parą. Czyli są społecznie monogamiczni, tak? Są społecznie monogamiczni. Jeśli całą swoją aktywność seksualną realizują w ramach tego ich związku, mhm. no to są też monogamiczni na wymiarze seksualnym. Mhm. Ale te dwa typy monogamii niekoniecznie muszą iść ze sobą w parze. No bo teraz wyobraźmy sobie, że Ola albo Tomek, albo każdy z nich ma jeszcze jakąś taką osobę, z którą nawiązuje kontakty seksualne, tylko i wyłącznie. Mhm. Więc są monogamiczni społecznie jako para, tylko i wyłącznie są we dwójkę, prezentują się jako para w społeczeństwie, mhm. ale ich aktywność seksualna jest z dwoma osobami. Więc ta monogamia seksualna nie występuje. Czyli są. Monogamiczni, w sensie seksualnym są niemonogamiczni. No właśnie, ale monogamiczni społecznie. Ale tak. monogamiczni społecznie. Chciałam po prostu zilustrować to rozróżnienie i pokazać, że ono niekoniecznie zawsze Jasne. idzie w parze. To od razu przychodzi mi do głowy jeszcze jedno pytanie. Może to tylko kwestia doprecyzowania terminów? Mówisz o monogami społecznej i o monogami na tej płaszczyźnie seksualnej. Hmm. Czy w którejś z nich, czy mówi się o tym aspekcie romantycznym? No bo aktywność seksualna nie zawsze przecież musi iść w parze z, z uczuciem, z zakochaniem, z romansem, tak? Hmm. To, do czego nawiązałeś, to jest trochę inne pojęcie. Mówimy o wyłączności relacji, inaczej, inaczej ekskluzywności, wyłączności seksualnej, no i to byłaby ta monogamia seksualna, właśnie na tym obszarze, albo mówimy o wyłączności emocjonalnej, chociaż w niektórych źródłach naukowych spotkałam się też z pojęciem monogamii emocjonalnej. Czyli, że jest się romantycznie, Uczuciowo zaangażowanym tylko i wyłącznie w jedną relację, ale to nie musi być równoznaczne z monogamią społeczną, bo monogamia społeczna jest związana z tym, jak społecznie uznawane jest dobieranie się w pary. Okay, czyli to jest bardziej widok no, społeczeństwa na tą parę. tak? Z zewnątrz spojrzenie i ocena powiedzmy tej relacji. No, przez kogoś z zewnątrz. Tak? Ja może na przykładzie naszej pary no, Bardzo Oli, proszę, ta? tak, będzie jak najbardziej <laughs> obrazowo. Może tutaj tak wytłumaczę. Jeśli oni są razem i wszystkim się prezentują jako para tylko i wyłącznie, uh -huh. że są dwiema osobami tworzącymi związek, no to są monogamiczni społecznie. My jesteśmy ze sobą, my jesteśmy parą. Uh -huh. Zakładamy, że oni się kochają. Jeśli kochają tylko siebie, nikogo więcej. To ich związek jest ekskluzywny emocjonalnie. I moglibyśmy powiedzieć też chociaż to, tak jak powiedziałam, w niektórych źródłach jest podawane, że byliby oni monogamiczni emocjonalnie. Ale teraz załóżmy, że Ola kimś się jeszcze zakochała. I przestaje być. W Ale tedy. kocha dalej Tomka. To kocha dwie osoby, tak? No tak. No. No to czy, je, czy ten związek jest ekskluzywny emocjonalnie? Nie, nie jest. Bo nie ma wyłączności relacji w charakterze emocjonalnym na takiej zasadzie, że te uczucia są kierowane tylko do Tomka. Ale Ola w dalszym ciągu mówi, że ona jest tylko z Tomkiem. Tomek to mój partner, jestem parą z Tomkiem. Mhm. A o tym kimś innym, na przykład Danielu, nikomu nie mówi. Oni nie są razem, nie, nie umówili się, że są parą, nie chodzą ze sobą, nie spotykają się na randki, ale ona jest z nim zakochana. On może w niej być, niekoniecznie, nie wiadomo. Okay. W każdym razie ekskluzywności emocjonalnej i monogamii emocjonalnej w tym momencie nie ma. Mm -hmm. Jeśli już mamy opisane teraz, czym ta monogamia jest, no to zaprzeczmy. Czyli przejdźmy do niemonogamii. Niemonogamia nie nie to są takie związki, w których ma się więcej niż jednego partnera w danym czasie. Okej, okay, czyli znowu pojawia się ten aspekt ale, czasowy. Pojawia się aspekt czasu, i może tutaj wracając jeszcze na chwilę do monogami, powiem, że no bo mamy ten aspekt czasu. To ktoś mógłby zapytać, no dobra, ale to jak to długo ma trwać? No nie ma takich kryteriów. Mhm. Możemy mieć monogamię trwającą całe życie, i to już jest taka tradycyjna monogamia, tradycyjnie pojmowana, bardzo ścisłe jej ujęcie. Taki można by powiedzieć, ideał rozumienia monogami. Mhm. Czyli miłość Wiążeś... po od pierwszego wejrzenia. Tak? I cała aktywność seksualna też Również z jedną osobą tym... tylko i wyłącznie. Okay. Czyli jeden partner na całe życie. Co zdarza się, jak możesz się domyślać, to raczej rzadko. Prawdopodobnie na kanwach literatury romantycznej częściej niż w Na kanwach literatury romantycznej... Mm, tak? No może też się do końca, okej, okay, to, to są przykłady. Tak, faktycznie ta monogamia Trwająca całe życie występuje rzadko. Badania pokazują, że osoby, które mają ponad 30 lat, no gdzie to są jeszcze całkiem młode osoby. Oczywiście. Mają już co najmniej kilku partnerów. Okay. Byli już co najmniej kilku związkach, uh -huh. więc jak widać, ta monogamia trwająca całe życie występuje rzadko. To, co jest najczęściej spotykane, to jest seryjna monogamia. Czyli tak się dobrze rozumiem z całym terminem. Mamy tylko jednego partnera w danym czasie, mhm. ale wielu w sensie ujęcia Seriami serii. Oni tak, oni występują po tak, kolei. Tak, dokładnie. Układają nam się w serię. W serie nam się układają, czyli mamy serię monogamicznych związków mhm. w swoim życiu. No i ile te związki trwają? No... Kilkanaście lat, kilka lat, kilka miesięcy, kilka tygodni, kilka dni się na randki można z kimś spotykać. Nie ma tu jakiegoś kryterium czasowego. To chyba byłby opis dużej części związków, czyli gdzieś tam w liceum mamy, czy jeszcze wcześniej w, w podstawówce, zawiązanie pierwszych sympatii, tak? tam może jeszcze nie ma relacji tej seksualnej. Gdzieś tam w liceum na studiach to są jakieś następne jedna, dwie, trzy związki. No, są takie pary, które poznają się w liceum i zostają z sobą do końca życia. Może to jest właśnie ta tradycyjna monogamia. No właśnie, no właśnie, ale... Ym... No ale jeśli jednak nie ma tych part... To, to nie jest tylko jeden partner. No nie, no nie jeden. No to czy to na pewno jest monogamia? Tak jak powiedziałam, <laughs> no bo... to tradycyjne Rozumienie monogamii to jest ta monogamia trwająca całe życie. Okay. A fakt, że większość osób jednak praktykuje tą seryjną tak? monogamię i jest ona dodatkowo jeszcze promowana jako ten sposób wchodzenia w relację, mm -hmm. który jest najbardziej właściwy. Jesteśmy no tak. w związku, owszem, pracujemy nad tym związkiem, staramy się rozwiązać konflikty, ale jeśli nie dajemy rady... To możemy go zakończyć, znaleźć kolejną osobę, i tych związków możemy tworzyć kilka, kilkanaście. Nawet jeśli będzie to związek małżeński, no to zobacz, że nie no ma. Właśnie już... właśnie na kanwie prawnej, prawda? Jest nawet możliwość na prawnej? rozwiązania takiego e, związku po prostu. I znalezienia Otóż to. znowuż kolejnej osoby i wejścia znowuż w kolejne małżeństwo. Nie ma już takich dużych barier społecznych, wyjścia z małżeństwa nawet. Mhm. Więc można by się zastanowić faktycznie, czy to praktykowanie przez większość osób, niestety nie jestem Ci w stanie podać dokładnych statystyk, ale jest to większość osób. Jak uda nam się do nich dotrzeć, to na pewno będziecie mieli je podlinkowane w opisie. Dokładnie tak. Większość osób praktykuje tę seryjną monogamię i można by się faktycznie zastanowić, czy no taka praktyka jest, jest, jest monogamią faktycznie, to jest, po pierwsze. chociażby czy jest to właściwa nazwa, tak? Skoro, właśnie, czy to jest właściwa nazwa? Bo to jest monogamia... Seryjna troszeczkę jest to taki oksymoron? Trochę językowy. No, jeśli potraktujemy monogamię jako wyłączność relacji w danym czasie, no no to spełnia okay. to kryterium. Dobrze. Ale jeśli byśmy popatrzyli na to, że monogamia to jest wyłączny związek z jedną osobą tylko. No to nie spełnia tego kryterium, właśnie, jeśli też... mielibyśmy powiedzieć ogólnie, no bo mhm. tych związków będzie kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. I dlatego ta starina monogamia czasami nazywana jest też sukcesywną poligamią. O, Sukcesywnie sukcesywne? krok po kroku realizuje się nie monogamię. I nie rozstrzygniemy tego sporu yes. teraz. Dajcie nam znać w komentarzach, co wy myślicie. Czy ta. Seryjna monogamia oznacza, że człowiek jest monogamiczny, czy nie, i, i czy to faktycznie jest monogamia, czy nie. Dajcie znać, co, co, co myślicie. W literaturze taki spór też występuje. Okay. Czyli wyczerpaliśmy chyba opis yy, zjawiska monogamii. E, mamy dodaną tą monogamię seryjną do tego, no to o nie dalej. O nie monogami, do pójdzimy dalej przejdźmy. Tak, nie, dokładnie. Nie monogamię. Dzielimy na dwa ogólne typy. Jest to niemonogamia konsensualna i niekonsensualna. Za zgodą i bez zgody? Konsensus? Konsensus tak? albo bez konsensusu uh -huh. za zgodą i bez zgody. Wchodzi się w relacje wielopartnerskie. To, jaki jest sposób tworzenia tej relacji, uh -huh. to może być naprawdę bardzo różne. No bo to może być począwszy od. Krótkotrwałej, wręcz interakcji jednorazowej, jakiejś takiej o charakterze fizycznym tylko i wyłącznie, kończąc na długoterminowych związkach z zaangażowaniem emocjonalnym albo emocjonalnym i seksualnym. Więc sam charakter tej relacji jest czymś odrębnym. Tutaj mówilibyśmy wtedy już o podtypach konkretnie, natomiast dzieląc na dwa ogólne typy. To dzielimy na konsensualną i niekonsensualną, właśnie w zależności od tego, czy jest ta zgoda, czy nie ma tej zgody. Okej, okay, to od razu y, pytanie: kto i na co musi się, się zgadzać? Musi nie zgadzać. No więc trzeba się zgodzić na niemonogamię. Ja zacznę może od tej niekonsensualnej. Mhm. Ona potocznie może być rozumiana jako zdrada, albo niewierność. Okay. Więc to większość osób zapewne kojarzy. Jasne rozumie co to jest, zetknęła się z czymś takim. Nie ma konsensusu, to znaczy, że nie ma zgody na to, żeby mieć relację poza dwójką, która się złączyła w parę. Mm -hmm. To może wyglądać w ten sposób, że partner nie wie, że jest zdradany. Mm -hmm. Czyli znaczy, ta klasyczna zdrada małżeńska jest chyba takim Zresztą przykładem. Zresztą niekoniecznie małżeńska, bo w związkach niemałżeńskich też. Ale przykładem. Jest przykładem. Jak najbardziej jest przykładem. No ale zdradać się można nie tylko w Oczywiście. małżeństwie. Tak, nie wie. Skoro nie wie, no to nie może wyrazić zgody, jeśli nie wie. Uh -huh. Może być też tak, że wie, ale nie zgadza się na to albo zgadza się pod przymusem. Chciałby może zmienić ten związek na monogamiczny, ale nie jest w stanie tego wymusić na partnerze, nie jest też w stanie zakończyć tego związku z różnych przyczyn, czy to zależności emocjonalnej, czy zależności ekonomicznej, zbyt, duży, zbyt dużych barier wyjścia mm -hmm. z tego związku. Chciałby powrócić do monogami, ale nie może, więc wie, ale nie zgadza się na to i to wtedy w dalszym ciągu nie jest konsensualne. Będzie wymuszone niejako. Będzie wymuszone i to w dalszym ciągu możemy podciągać pod. pod z e, tak? Nie wiem, czy ludzie by. Na pewno uznali, że to jest zdrada, bo zdrada bardziej się kojarzy z tym, że ktoś nie wiedział, ale z punktu widzenia nauki to w dalszym ciągu jest niekonsensualne i można by powiedzieć, że to jest w dalszym ciągu zdrada. Mhm. Czym jest zdrada w związku monogamicznym? To jest naruszenie zasady tej ekskluzywności relacji, na którą para wchodząc w monogamię się umawia. Jesteśmy razem, to i to i to robimy razem. A co się robi razem? No, to na czym monogamia polega, czyli jest to wyłączny związek emocjonalny, mhm. jesteśmy zakochani w sobie tylko, jest to wyłączny związek seksualny, czyli aktywność seksualna jest w obrębie tych. Jest w obrębie buchos. tylko tego. Oczywiście, w zależności od pary, tego jak bardzo oni chcą na wyłączność mieć pewne rzeczy w tym swoim związku, różne zachowania, różne aktywności mogą być regulowane jako wyłączne dla nich. Mhm. Bo chociażby. Może ktoś stwierdzić, że wyłączne dla związku będzie dzielenie się bardzo intymnymi informacjami ze swojego życia. Mm -hmm. I to para chciałaby robić tylko między sobą. Czyli poza tym, że ta wyłączność emocjonalna i seksualna jest, to każda para jeszcze sobie ustala, mniej czy bardziej Jasne. wprost jest to wyartykułowane. Mogą ustalić sobie też własne zasady, um, jak, no, czegoś, co robią tylko razem z Sobą, tak? I zdradą wtedy będzie no, zrobienie czegoś z tej listy, e, po prostu z kimś innym. Takim klasycznym sposobem rozumienia zdrady mhm. w związkach monogamicznych będzie naruszenie tej zasady ekskluzywności albo seksualnej, albo emocjonalnej. Mhm. Czyli to będzie zakochanie się w kimś, romans, stosunek seksualny. Jasne. On nie zdradził, ona mnie zdradziła. No to co masz na głowie, jak słyszysz coś takiego? Że zapewne no tak, zwykle jest to związane z tą płaszczyzną seksualną. seksualną albo albo był romans, albo mhm. się zakochała, chociaż zdradą też można by określić, że był pocałunek. No właśnie, bo jakby różne, os, różne poziomy um, dla kogoś mogą być tą zdradą. być zdradą, ale to jest naruszenie tej wyłączności relacji. Jeśli dla kogoś bardzo ważna jest na przykład ta wyłączność. Yy, taka intymna, mhm. że, że pewne rzeczy są zarezerwowane tylko dla nas, co już nawet nie wynika z emocjonalności czy seksualności, to naruszenie tej zasady, tak, a i owszem, też może być potraktowane jako zdrada, ale to już rzadziej się będzie pojawiało niż to naruszenie tej ekskluzywności emocjonalnej i seksualnej. Mamy zdradę? Zdradę w monogamii. Monogamii. Natomiast w niemonogami zdrada no też może wystąpić, czy, a i owszem, tylko no to już nie będzie rozumiane jako ten romans czy stosunek seksualny, bo jeśli nawet, para się na coś takiego umówi konsensualnie, jeśli para się na coś takiego konsensualnie umówi, no to to nie jest zdrada, ponieważ oni o tym wiedzą, i się na to zgadzają. Na tym polega ten konsensus. Dobrze, to od razu teraz do tego konsensusu znowu pytanie ode mnie. Kto musi się na to wszystko zgodzić? Czy, no bo mówimy, wszyscy. wszyscy. No bo wszyscy. mówimy e, troszeczkę w takim modelu e, partnerzy. Wszyscy, I teraz którzy będą coś w, zewnątrz? w tym związku. Czy żeby to rozumiem, był, o co Ci chodzi. Konsensualna niemonogamia nazywana jest też niekiedy etyczną niemonogamią. To jest no właśnie, bardzo mocno to... podkreślane przez osoby będące w takich relacjach, że ten aspekt etyczny polega na niekrzywdzeniu nikogo. Zdrada będzie miała w większości negatywne konsekwencje dla Przynajmniej... tej relacji i dla osoby, która tej zdrady doświadczyła. Natomiast w etycznej niemonogamii, Tworzy się więcej relacji niż z jedną osobą. Tak jak powiedziałam, one mogą być bardzo różne, ale jest to etyczne. To znaczy, że wszystkie osoby zaangażowane mają się zgodzić na to, mają mieć świadomość tego, co się dzieje. Jeśli przykładowo jest sobie para, załóżmy, że będzie to Dorota i Wojtek. Dorota i Wojtek stwierdzili, że może chcieliby z kimś jeszcze się zacząć spotykać. I oni Czyli między sobą to znegocjowali. Rozszerzyć po prostu swój rozszerzyć związek, swój tak? Rozszerzyć swój związek mm -hmm. poza monogamią. Oboje się na to zgadzają, no i pomiędzy nimi ten konsensus jest. Mm -hmm. Teraz jak uważasz? Czy etyczne będzie, jeśli kiedy kimś z kimś się spotkają na randkę, no to po prostu się spotykają i tyle? Czy powinni powiedzieć, że są już związani z kimś, mają taką umowę i ta randka jest w ramach tego związku który już tworzą. Co byłoby etyczne? Wydaje się, że powinni powiedzieć. Oczywiście, że powinni powiedzieć. Bo tylko jakby wtedy wtedy jest to etyczne. No i wtedy też jest możliwy konsensus jest strony możliwy konsensus. tej osoby, z którą na randkę idą, tak? Niezależnie od tego czy oni idą na tę randkę z zamiarem nawiązania jakiejś kolejnej relacji romantycznej, czy oni idą na tę randkę tylko i wyłącznie po to, żeby nawiązać znajomość seksualną nawet jednorazową. Mhm. To etyczne będzie poinformowanie tej osoby, z którą się mówili, w jakiej są relacji, Jasne. że oni nie są singlem, singielką, że jest jakaś taka główna relacja, mhm. są w pewnym typie otwartej relacji, żeby ta osoba no, była w stanie się zgodzić, się zgodzić na to. Tak. No bo przecież ktoś może nie chcieć się spotykać z kimś, kto już jest w związku, nawet mhm. jeśli by to miała być jakaś jednorazowa interakcja seksualna, no ma prawo nie tak. się nie zgodzić. Więc nie jest etycznym, Ustalanie zasad niemonogami tylko w ramach tych takich głównych relacji, mm -hmm. tylko powinno się informować o tym każdą osobę zaangażowaną, każdego potencjalnego partnera. To dość, to dość duży. Wydaje mi się, że to jest dość duży problem, no, jakby komunikacyjny i logistyczny, chyba bardzo, może logistyczny, nie, ale komunikacyjny na pewno. No jeśli chciałoby się tak bardzo literalnie to traktować, to rzeczywiście wymaga to bardzo dużego poziomu e, Komunikacji. Komunikacji, ale też pewnej otwartości. Yy, i, mhm. I. Nie sądzę, żeby było to proste. Wiesz, to no nie jest to proste, no ale to, wiesz, relacje międzyludzkie ogólnie nie są proste. Jak masz relacje z jedną osobą, jest ciężko. Jak masz z kilkoma, to się robi jeszcze trudniej. No tak. Natomiast stopień yy, komplikacji stopień rośnie komplikacji wraz z ilością, wraz partnerów, ilością relacji, w które chodzi, Obyliście. wraz z ilością partnerów, partnerek. Natomiast to, co powiedziałaś o komunikacji, to mm -hmm. bardzo tutaj słuszno, słuszne miałeś spostrzeżenie, bo komunikacja bieżąca, podkreślam, bieżąca komunikacja z, ze wszystkimi partnerami, swoich potrzeb, swoich celów, swoich emocji, też otwartość na. Mm -hmm. Informacje od nich jest jednym z kryteriów, po pierwsze, tego, na czym taka niemonogamia etyczna polega, a po uh -huh. drugie, zadowolenia z takich związków i tego, żeby one w ogóle funkcjonowały, żeby się udały. Dodatkowo tutaj jeszcze mogę powiedzieć, że takie inne zasady, na których opiera się taka etyczna niemonogamia, no to tak jak już powiedziałam: zgoda, uh -huh. świadomość tego, w jakich relacjach się znajduje. Pełna dobrowolność, czyli nie można zmuszać partnera, ani nie można zmuszać. Gdyż się nie będzie, to po prostu etyczne? Dokładnie tak. Komfort w byciu w takiej relacji. Czyli takie... To będzie wynikało z, ze, ze zgody i z dobrowolności. Oczywiście, takie zaopiekowanie emocjonalne, tak jakby, tak? Można byłoby. Po prostu, można byłoby tak to powiedzieć. Jakoś powiedzieć, wszyscy powinni się dobrze czuć w tym, co mhm. się dzieje. Czyli nie Jeśli... wychodzimy poza strefę komfortu żadnej osoby? Nie wychodzimy, nie naruszamy jej granic, mhm. nie narusza się jej granic. No dodatkowo tutaj takim ważnym elementem jest też samoświadomość, samowiedza, świadomość swoich potrzeb, swoich mhm. pragnień, szczerość, otwartość na te dodatkowe osoby. No ale w sumie to, co teraz wyróżniłaś, to, co teraz powiedziałaś, te wszystkie cechy, elementy, no chyba w każdej relacji byłyby bardzo ważne to no przecież radę. można sobie wyobrazić zdradę między przyjaciółmi, gdzie nie ma żadnej y, relacji y, seksualnej, tak? Y, przecież się na coś umawiają, że coś robią tylko razem albo czegoś nie robią. Mhm. I jakby to też może być pewna kanwa zdrady. No, pewnie y, tak jak gdzieś tam mówiliśmy, że głównym skojarzeniem do zdrady jest jednak ta zdrada na płaszczyźnie seksualnej. Oczywiście, że tak. Ale te wszystkie jakby rzeczy, o które trzeba zadbać. Komunikacja, zaopiekowanie emocjonalne, tak, granic i tak dalej. No wydaje mi się, że są fundamentem każdej relacji. Nawet taka relacja w pracy, tak, relacja mm -hmm. w domu, no powinna właśnie. Na takich zasadach dokładnie, się opierać. No, tak, tak, dokładnie no, na takich zasadach. No, Oczywiście no. mówimy o pewnym idealnym modelu, prawda, tak? do którego jakoś tam można dążyć, ale mimo wszystko. Dobrze, ja nawiążę do dwóch rzeczy, o których wspomniałeś. Po okay. pierwsze, zdrada oczywiście może wystąpić w każdym związku przyjacielskim też. Będzie ona polegała na naruszeniu lojalności, naruszeniu pewnej normy, na której ta przyjaźń się opierała. Chociażby zdradzenie tajemnicy, czy nie. zrobienie czegoś, o co ta osoba poprosiła, żeby, żeby tego nie robić. Nie robić Teraz, w konsensualnej niemonogamii, jeśli są dopuszczone dodatkowe relacje, no to romans czy stosunek seksualny nie może być już prototypowym sposobem rozumienia zdrady. i Będzie bardziej zdrada w takich związkach rozumiana jako to naruszenie zasad, na które wszystkie osoby zaangażowane w relacje się umówiły. To i to, możemy, to, i, to, i, to hmm. i to możemy robić, i wykroczenie poza to, czyli pewna nielojalność, naruszenie zasad będzie odebrane jako zdrada. Mamy. Mm... Pewną umowę między sobą. Jeśli to się łamie, wykracza poza nią za nią ją nazwać. I oczywiście, i, i oczywiście, że taka komunikacja i dbanie o komfort wszystkich zaangażowanych osób jest uniwersalnym przepisem. Na no szczęście, właśnie. wszystkich relacjach, jakie no tak. tworzymy. Natomiast to jest etycznej nie szczególnie mocno podkreślane ma to szczególnie dużą wagę po to, żeby ona była etyczna. Po prostu osoby w tych związkach mają o wiele większą świadomość tych zasad dla szczęścia takiej relacji i dla etyczności takiej relacji. Oczywiście w monogami w, w w koleżeństwie, w przyjacielstwie czy w relacjach rodzinnych też te zasady mogą być stosowane, tylko jakby. Mm, znaczy nie są jakby ukryte nie, tak nie jakby są w definicji ukryte, nie samej. Są... samym modelu, tak? U podstawy. One będą stosowane i będą sprzyjały szczęściu takich relacji. Chodzi o to, że w innych relacjach poza tą etyczną niemonogamią nie ma aż takiej dużej świadomości ich znaczenia. Aż okay. takiego dużego położenia nacisku na nie. Chociaż są przydatne. I. Myślę sobie, że od par, taka jest moja opinia. Myślę sobie, że od par etycznie par czy czy większej liczby, bo to może być oczywiście większa liczba partnerów, od związków. Więc może powiem ogólnie od związków etycznie niemonogamicznych, można by się było sporo nauczyć. No na pewno m, tych elementów związanych z komunikacją. Tych elementów związanych z komunikacją. Nie wyobrażam sobie m, jakby m, bez dobrej komunikacji możliwości stworzenia. No, relacji tak, z większością osób, co, o czym zresztą mówiliśmy, że wraz z ilością, e, i, z ilością, ilością partnerów, osób, ilość, ilość interakcji rośnie, poziom skomplikowania rośnie. rośnie. Tutaj akurat teraz przypomniały mi się takie badania hmm, nad małżeństwami grupowymi. To mhm. jest taka forma etycznej niemonogamii, która obecnie rzadko jest spotykana. To gdzieś tam było kulturowo uwarunkowane, przy czym to nie było to samo co poligamia, tylko te osoby umawiały się, że są jakimś takim małżeństwem bardziej religijnym niż prawnym, więc to niekoniecznie jest to samo co poligamia. Mhm. Małżeństwo grupowe wyodrębniało się jako zupełnie osobną formę etycznej niemonogamii, i badacze zajmujący się tym tematem. Twierdzili, że no tutaj chcąc być w takim małżeństwie grupowym, trzeba mieć bardzo dużą świadomość swoich potrzeb, swoich pragnień, bardzo dużo umiejętności komunikacyjne, umiejętności rozwiązywania konfliktów. Bardzo wiele cech trzeba spełniać. Bardzo wiele cech trzeba spełniać, i im większa ilość osób zaangażowanych w to małżeństwo, tym się robi bardziej skomplikowanie. I że powyżej siedmiu to już się raczej nie da. Górna, <górna, granica, ta granica, tak? górna granica możliwości emocjonalnych umysłowych człowieka do, do, do stworzenia wielu relacji. Jasne, rozumiem. E, Co nie znaczy, że jest to górna granica, tak wtedy no się tak, zakładano. Tak, tak, tak. E, słuchajcie, to może w komentarzach e, jaka nieznacza. jest według Was górna jaka granica jest... możliwości um, ogarnięcia ilości osób w takiej no, niemonogamicznej relacji? żeby można było każdą potraktować z należytym tak. dla niej zaangażowaniem. Może przedziały, tak Przedzia. będzie prościej. No, znaczy przedział dolny jest określony, okay. co najmniej trzy. Co najmniej trzy, a jaka jest górna liczba? Mhm. Z tego, co mówisz, tak jak psychologia, nauka to widzi, to mam wrażenie, że bardzo dużo rodzajów mhm. tych niemonogami konsensualnych etycznych yy, można wyróżnić, czy jakby została podjęta próba sklasyfikowania ich jakoś? Oczywiście, że tak. Mamy klasyfikację kilkunastu już w tym momencie typów. Najczęstsze takie, które występują, to jest swing, związek otwarty i poliamoria. Mhm. Swing i związek otwarty to są typy konsensualne niemonogami, które są nieekskluzywne seksualnie, ale emocjonalne przywiązanie jest tylko i wyłącznie do jednej osoby. Są możliwe kontakty seksualne, seksualne na, zewnątrz, na zewnątrz, ale w, w obrębie nie. pary pozostaje ten koncept romantyczny. Dokładnie tak, dokładnie tak. Okay. Myślę, że z takim pojęciem jak swingi, związek otwarty dużo osób się mogło spotkać, bo one są gdzieś tam obecne w kulturze popularnej, no tak. przy czym nie jest to to samo. Y, Czyli swing, czym, się... Swing, czym się różnią? Różnią się tym, czy partnerzy w tym samym miejscu i czasie podejmują tę aktywność seksualną czy też niezależnie od siebie. W związku otwartym seksualnie te tych dodatkowych partnerów seksualnych ma się niezależnie od siebie. Może być różna ich liczba dla każdej osoby w mhm. parze. Czyli nie musi być to symetryczne. Nie musi być tak? to symetryczne. Nie w tym okay. samym miejscu, nie w tym samym czasie te aktywności są niezależnie od siebie, a w swingu jest to najczęściej w tym samym miejscu i czasie. Bo, bo swing to inaczej wymiana partnerów. Mm -hmm. okay. najczęściej, najczęściej ta praktyka polega na tym, że idzie się do jakiegoś klubu swingersów, więc para idzie do klubu razem, mm -hmm. więc podejmują tę aktywność seksualną wtedy razem, albo mogą mieć jakąś taką zaprzyjaźnioną parę, mniej czy bardziej, z którą się od czasu do czasu spotykają i swingują, albo mogą jakąś większą grupą z innymi parami na przykład na jakieś przyjęcie się spotkać. Ale to się dzieje w Razem, razem, tak? razem. To jest jakby ten. I no, jeżeli no, wspomniałaś o jakby mm, wyłączeniu sfery romantycznej. Wyłączałaś tak? sferę romantyczną, tak. Czyli nie można się zakochać w kimś innym. Co nie jest? Jak można się zakochać, no, tak można się zakochać nie to można. i nie można kochać, tak. Nie można kochać i nie można komuś innemu powiedzieć. Bądź, moją, bądź, moim, bądź moim chłopakiem, czy bądź moją dziewczyną, no nie. No nie. No nie. Nic związanego z uczciami. Dobrze, to pójdę. teraz jakie mamy, no co jest dalej? Wspomniałeś o poliamorii, tutaj jakby ten element romantyczny się nazwy, no sama się nazwa, pojawić. poliamor, czyli wielomiłość mhm. i tak też to może być tłumaczone, wielomiłość, związki, w których ten brak ekskluzywności jest i na wymiarze seksualnym i na wymiarze emocjonalnym mogą one wyglądać bardzo różnie, mogą przyjmować naprawdę bardzo różnorodne formy, ale założenie jest takie, że można uczuciem romantycznym obdarzyć więcej niż jedną osobę. Czyli można kochać, kochać wiele osób. Kochać jedną osobę, tak. Yy, Okej. Okay. To trochę chyba nam rozbija ten taki romantyczny mit miłości. Chodzi Ci o taką miłość czy, na wyłączność, że yy, tylko jedna tak, osoba. Dokładnie tak. Znaczy no mamy ten taki mit, yy, nie wiem, no jabłka, tak, które się, jak się spotka tą jedyną osobę, to się pasuje do siebie. To jest ta i to druga jest, połówka? To jest, tak, dokładnie. To jest ta druga połówka. No tak, faktycznie jest gdzieś tam taki mit, czy też przekonanie o tej drugiej połówce jabłka. No ale przecież można założyć, że dla takich osób jabłko rozpadło się na więcej części. Więc może przykładowo 3, 4, 5 części? trzeba zebrać, żeby całe to jabłuszko okay. pięknie złożyć. No tak. No tak. Ładna metafora. nam. Czy wysła. jabłko zawsze na dwie części tylko się może rozpaść? No czyli okazuje się, że to jabłko może się rozpadać czasami nawet na dużo części, dużo. wiele części. Dużo. No i jak już mówimy o ilościach, to od razu przychodzi mi do głowy pytanie, no jak często ludzie to robią, jak często tak żyją. <grym> y ale y zaczęliśmy od y monogamii i od zdrady, y to może najpierw jak często ludzie łamią ten, y jak często zdrada pojawia się w związkach y monogamicznych. Mamy jakieś takie badania statystyki. No. Od razu trzeba zaznaczyć, że ciężko jest dokonać dokładnego oszacowania. No bo jeśli my kogoś zapytamy, czy. Przydarzyła mu się taka relacja, w której był zdradzony, no to taka osoba może nie wiedzieć, więc mamy niedoszacowanie. Okay, Jeśli no zapytamy tak. kogoś, czy w którym ze swoich związków zdradzał, to teoretycznie powinniśmy mieć dokładne wyniki. Nie. Ale to Ale... tylko w teorii, dlatego że osoby, które mają wysoki poziom potrzeby aprobaty społecznej, mhm. czyli chęci bycia lubianym, akceptowanym. I tak nawet w zupełnie anonimowych badaniach, czyli takich, gdzie nikt mhm. nie ma dostępu do imienia, nazwiska osoby, która udzielała odpowiedzi i tak mogą nakłamać. Chcieć... I tak mogą nakłamać. To jest ja tutaj mogę podać przykład z mojego badania do doktoratu, mhm. gdzie badałam grupę ponad 500 osób i zadałam pytanie, czy doświadczyłaś kiedyś zdrady? Oraz czy sam dopuściłeś się zdrady? Mhm. No jak te wyniki się kształtowały, pamiętasz? Na pytanie, czy doświadczyłeś zdrady, odpowiedziało mi około 34% osób twierdząco. 34%? Czyli 34% ponad osób... Ponad 1 trzecia? No ponad 1 trzecia. Okay. No ponad 1 trzecia. No to moglibyśmy oczekiwać, że mniej więcej tyle samo powie, że dopuściło się zdrady? Mniej no, więcej? Jeśli... Przy takiej próbie powinno być to symetryczne. No prawda? wiesz, nie badałam par, bo jeśli bym badała pary, no to, okay, to wtedy... więcej osób powinno powiedzieć, że zdradziło, bo co najmniej tyle samo wie, że było zdradzonych, co dopuściło się Jasne. zdrady. No ale jednak mimo wszystko oczekiwalibyśmy, że to będzie w miarę zbliżona statystyka. A okazało się, że dwukrotnie mniej osób stwierdziło, że dopuściło się zdrady. To jest bardzo duża rozbieżność, bardzo no, dziwna. tak nie w no tą tak. stronę, w którą moglibyśmy się jej no Oczywiście moglibyśmy tak? założyć, że to wynikało z jakiejś takiej specyfiki grupy, że jakoś tak trafiłam na osoby, które po mhm. prostu były zdradzane, ale mimo wszystko w dalszym ciągu to jest dziwne. No przy takiej Ale dotarłam też do takich badań, gdzie ludzi pytano w Polsce, tutaj mhm. już mówię w Polsce, ludzi pytano o to, czy sami się dopuścili zdrady i wtedy około 15% przyznało, że tak, mhm. ale jeśli się już zapytało, czy znasz Taką osobę, która okay. zaangażowała się w relację z kimś, kto był w związku, no to już ponad dwukrotnie więcej osób stwierdziło, że zna. Czyli znowu dochodzimy do tych około 30%, tak? Znowu dochodzimy do tych 30 kilku procent. I faktycznie szacunki tego, ile. Procent osób gdzieś tam kiedyś w życiu zaangażowało się w niekonsensualną niemonogamię, no to będą takie rozbieżności między tymi 15%. Bardzo rzadko spotyka się, jednocyfrowa liczba, w badaniach. Między, okay. między 15 a 30 kilka procent, uh -huh. co tak jak powiedziałam, w dalszym ciągu może być niedoszacowaniem. Ciężko to tak jednoznacznie stwierdzić. Jeśli chodzi o etyczną niemonogamię, no to rozbieżność jest w zasadzie jeszcze większa, bo badania pokazują od około 4%. 4-5, spotkałam się z jednym takim badaniem, gdzie było 3, ale raczej 4-5% populacji gdzieś tam kiedyś w swoim życiu się zaangażowało w jakość formatycznej niemonogami. Niektórzy autorzy sugerują, że to jest nawet 20% populacji, ale to nie są dane z Polski. Nie ma danych odnośnie rozpowszechnienia etycznej niemonogami w, w Polsce. Czyli z badań prowadzonych przez psychologów. No, zaskakująco dużo, yy, przynajmniej dla mnie zaskakująco duże są te, yy, są te procenty. Yy, dobrze, yy, no to jak już wiemy, czym yy, monogamia jest, czym jest niemonogamia, znamy ten podział na konsensualną, niekonsensualną, no to teraz czym ta konsensualna niemonogamia nie jest? No bo może się wydawać czymś troszeczkę jakby yy, niestandardowym, no więc pewnie dla... Dla, dla pewnych osób może no, po prostu kojarzyć się z jakimiś, nie wiem. Czy odchyleniami od normy, coś takiego? Odchyleniami, czyli dewiacją, tak? No, tak. Pytasz, czy, pytasz, czy gdzieś znajdziemy taką klasyfikację, że jest to forma dewiacji? Tak, tak. We współczesnej literaturze psychologicznej nie. Wręcz przeciwnie. Jest podkreślane, że są to związki, które są satysfakcjonujące, mhm. nie powodują. Jakieś trudności w przystosowaniu osoby do życia towarzyskiego, zawodowego, więc nie spełniają tego kryterium dewiacji, jeśli chodzi o jakieś trudności, które ona powoduje, o jakieś mhm. cierpienie. Okay. Natomiast, jeśli byśmy rozumieli dewiację jako coś, co pojawia się rzadko, co jest niestandardowe, nietypowe, bo i w taki sposób mhm. można dewiację traktować, no to tak, one pojawiają się rzadziej niż monogamia, tylko Jasne. wiesz, jeśli chodzi o kryterium tego, co jest, co jest standardowe, co jest typowe, a co nie i jeśli rozumiemy, że dewiacja jest czymś, co jest nietypowe, niestandardowe, mhm. to tak naprawdę niektóre formy aktywności seksualnych uznawane za dewiacje, jak się robi badania, to okazuje się, że one raczej tak moralnie są oceniane, niż wynika to ze statystyk. Bo chociażby wojeryzm, czyli, voyeryzm, czyli okay. m, praktykowanie podglądania kogoś podczas czynności seksualnych, jest czasami niekiedy traktowany jako dewiacja, mhm. chociaż to się już zmienia dosyć mocno, właśnie ze względu na to, że ponodzi jest to rzadkie. A okazuje się, że połowa dorastających mężczyzn deklaruje, że kiedyś się w coś takiego zaangażowała. No to to nie jest no to kryterium tak... statystyczne, tylko moralne po, raczej. To nie, to, nie mało, to nie mało, tak? połowa to nie mało, no właśnie. Dlatego w literaturze znajdziemy taki głos, z którym ja osobiście się zgadzam. Mm -hmm. Nie wiem, czy ty się zgodzisz, że to definiowanie dewiacji jako czegoś nietypowego nie tyle ma związek ze statystyką, że coś rzadko występuje, co z pewną moralną oceną. Czy to jest zgodne z tym, co większość zakłada, że powinno być, czy nie? No tak, wydaje się to. Byłbym po tej samej stronie, że, że takie rozumienie dewiacji, e, oparte nie na występowaniu, tylko na, no ocenie, tak, na, na, na ocenie moralnej. Jest raczej krzywdzące. No, zdecydowanie krzywdzące. Jest zdecydowanie krzywdzące, więc raczej powinno się brać pod uwagę to, jakie konsekwencje to powoduje. Okay, e, etyczna czyli... niemonogamia jeśli jest faktycznie etyczna i to są satysfakcjonujące związki i podkreśla się w literaturze psychologicznej obecnie, że nie jest to zaburzenie, nie jest to dewiacja, jest to pewien sposób tworzenia związków, który może być tak samo satysfakcjonujący jak monogamia. I to wynika z badań? I to wynika z badań, oczywiście, że tak. Okay. Oczywiście, że tak. No dobrze. To um, z czym jeszcze może być ta etyczna niemonogamia mylona? No ze zdradą. No po prostu, że ci ludzie A, tak. się zdradzają. <laughs> że ci ludzie okay. się zdradzają. Nie, nie zdradzają się, ponieważ jeśli coś jest za wiedzą, zgodą, przyzwoleniem, to no właśnie, nie to jest to zdrada. Zdradza. Może być też ona traktowana jako jakiś wymysł, kaprys, chwilowa moda? Nie jest tak. Związki niemonogamiczne, w tym konsensualnie niemonogamiczne towarzyszyły człowiekowi przez całą historię ludzkości. Uh -huh. Ale o tym dowiecie się więcej w kolejnym odcinku, na który Was zapraszamy, bo już powinien się pojawić na kanale. Tutaj Wam go podlinkujemy. I jeszcze chciałam podkreślić, mm -hmm. że etycznej niemonogami nie należy rozumieć jako pewnej. Rozwiązłości, że można robić, co się chce, gdzie się, się chce, z kim się chce, mhm. że nie ma tam żadnych granic. Wręcz przeciwnie, są bardzo jasne postawione granice, tam też może wystąpić zdrada, tam są regulacje, mhm. tam są zasady tworzone. No chyba nawet y, moglibyśmy powiedzieć, że y, jest to dużo bardziej świadomie tak. Y, obwarowane, tak? Dużo bardziej świadomie opisane w, wewnątrz tych relacji, jeśli chce się być konsensualnym, nie naruszać tych. Jeśli chce się być konsensualnym, to ma być konsensus, uh -huh. ma być zgoda. Czy nie jest takie szaleństwo, tak? Po prostu. Jeśli, jeśli te osoby się umówią, że okay. mogą szaleć, to szaleją, ale jeśli się umówią, że tylko to i to i to można uh -huh. zrobić, to trzeba się tego trzymać Jasne. jak najbardziej. Jeszcze chciałam tutaj podkreślić jedną rzecz, bo powiedziałam, że te związki są satysfakcjonujące z nami tak samo jak monogamia. To. Na ile ktoś jest szczęśliwy w swoim związku, to nie tyle zależy od tego, czy to jest monogamia, czy nie monogamia, czy on swinguje, czy jest w poliamorii. Jasne, nie od jakiejś klasyfikacji. Tak? Nie od jakiejś My... klasyfikacji. Tylko zależy od tego, czy związek, który tworzy, to jest ten ideal, do którego chciałby dążyć. Czyli to zależy od tego, czego potrzebuje uh -huh. i czego by chciał. Czyli można by powiedzieć, że czy jest po prostu w nim szczęśliwy? Będzie w nim szczęśliwy, jeśli to będzie spełniało jego oczekiwania, po prostu. No dobrze, Paulino, czyli e, opisałaś e, nam, e, czym jest, czym nie jest e, monogamia i niemonogamia koniec tak. końców. E, na czym polega konsensualność i niekonsensualność w tych, w, tych, w tych relacjach? Tak, dokładnie. Nakreśliliśmy takie bardzo ogólne sposoby rozumienia tych podstawowych pojęć związanych z. Typologią tworzenia związków. Natomiast w kolejnych odcinkach będziemy Wam opowiadali o wiele więcej, czym ta etyczna niemonogamia jest, jak może wyglądać, jakie są zasady tworzenia tych relacji. Więc jeśli interesują Was takie treści, to zasubskrybujcie nasz kanał. Kliknijcie dzwoneczek, żeby nie opuścić kolejnych odcinków, zostawcie nam lajka, na pewno będzie nas to motywowało Jasne. do dalszej pracy. Sekcja komentarzy jest również dla Was, tak, bardzo oczywiście. z chęcią przeczytamy co myślicie, no z jednej strony o takim pomyśle na kanał, a z drugiej strony o temacie, który, który dzisiaj poruszyliśmy. Zapraszamy do, jeszcze raz do odcinka, o, który jest już na kanale, do odcinka z panią antropolożką. I co? Jeszcze, jeszcze nasze kanały społecznościowe, oczywiście. A no właśnie, jeszcze nasze kanały społecznościowe. Jeśli chcecie więcej takich treści o etycznej niemonogami, to możecie nas śledzić na Facebooku, Instagramie i TikToku. Natomiast, jeśli chcecie wiedzieć więcej o nas i o czym będzie ten kanał, to zapraszamy na ten odcinek, który gdzieś tutaj Wam się podlinkuje. Tam więcej o sobie odpowiadamy. A w tym odcinku to już wszystko. Żegnamy się z Wami. Żegna się Paulina. I Adam.